9 milionów ludzi, którzy mają problemy z zębami. Noszą sztuczne szczęki, mostki, różnego tego typu rzeczy, które przeszkadzają im normalnie funkcjonować. Co trzeci Polak ma sztuczną szczękę albo jakiś tego element. Więcej ludzi, proszę Państwa, ma z tym problemy, niż nosi okulary w naszym kraju. To była dla mnie informacja szokująca absolutnie. Co druga osoba po 40 roku życia nosi protezę zębową. Przeważnie to są kobiety. To są osoby, które są dobrze sytuowane i mieszkają w dużych miastach. I to są ludzie, którzy doświadczają różnego rodzaju emocjonalnych problemów w związku z tym, że zdecydowali się na protezę zębową. Problem jest z jedzeniem dla niektórych, dla innych znowu ze śmiechem, że o Boże, boję się, że coś tam mi się stanie, czy coś w tym rodzaju. Niektórzy uważają, że to widać, że to nie są twoje własne zęby. No ja tak nie uważam. Trochę się trzeba pewnie z tym oswoić, ale ja byłam tak zdecydowana na taki radykalny krok, że wszystkie niedogodności w ogóle nie miały dla mnie znaczenia. Żeby 9 milionów Polaków mogło w pełni cieszyć się życiem, potrzebujemy otwarcie zacząć mówić o tym, że proteza zębowa to zupełnie naturalna odpowiedź na braki w uzębieniu. Co więcej, naturalna odpowiedź najczęściej wybierana przez naszych rodaków.